Powiem wam, że mój mózg no po prostu nie działa tak dobrze jak powinien. W momencie, w którym wczoraj rozmawiałem z żywym człowiekiem przez no kawałek czasu, że tak powiem, to w tym momencie już nie wiem co mówić do vloga, bo się po prostu wygadałem. Tak to jak nie rozmawiam z ludźmi, to gadam do kamery i mniej więcej to co myślę, to mówię. A jak jeszcze powiem do człowieka, mam takie uczucie, że jakby mówię coś drugi raz i to nie jest takie dobre, no. Dobra. Szczerze, w takim razie dzisiaj się nie spodziewajcie za bardzo rozgadanego vloga, ale to może i dobrze. Sprawdzę, że za bardzo już nic nie widzę. Ten tydzień taki aktywnego patrzenia mnie tak wyczerpał, jeżeli chodzi o tą trasę, że już teraz nawet trudno mi coś znaleźć. Dobra, zobaczymy, jak to sobie poradzi. Choć ostatnio nie wzrosły wyświetlenia, więc chyba jest okej, jeżeli chodzi o to, co nagrywam. Tylko jak to teraz utrzymać? Nie wiem, może znajdę jeszcze jakąś receptę. Co się dzieje? Jest tyle aut. W sensie będziecie widzieć teraz. O, może trochę rozjaśnię wam, żebyście lepiej widzieli. No i teraz widzicie, jak idę i cały czas auto jakieś mijam. Mniejsza, chciałem powiedzieć o tym, że dzisiaj na lekcji wychowawczej pani nam puściła film, który nagrał Karol Paciorek. Dokładnie. I powiem wam, że to jest jak dla mnie taka symbol ewolucji szkoły, że na lekcjach jest już puszczany po prostu YouTube nagrywany przez ludzi takich. Nie, że nagrała tam Państwowa Komisja Edukacyjna, czy co tam to się tym nie zajmuje, tylko po prostu nagrywają to ludzie, youtuberzy po prostu, którzy później mają coś do powiedzenia. No bo taki jakby nie było, Karol Paciorek jest chyba jednym z takich najbardziej czołowo inteligentnym, nastawionym youtuberem. I to jest dla mnie też bardzo fajne, tyle że jakby ja codziennie słucham pana Karola. Praktycznie, no bo podcasty nagrywa. I szanuję też na przykład właśnie moją wychowawczynię za to, że nie bała się, że tam, bo pan Karol powiedział w pewnym momencie, że jest tryb incognito i jest mały żart, no bo oczywiście każdy z nas na tryb incognito i nie tylko dlatego, że szukał pornoli. I jakby i to pani po pani spłynęło. Tak teraz mijam ostatnie auto dla perspektywy. Ile aut. Nie wiem, coś się musi dziać. Mimo właśnie takich żartów, po prostu to było. I mi się to bardzo podoba, że w końcu zaczyna być taka przełamywana granica, że głupi youtuberzy żartują o seksie, to nie będziemy takich rzeczy puszczać młodzieży i ich demoralizować. Głupi ludzie. Nie, po prostu to już wchodzi. Ja, moment, w którym się zorientowałem, że nagrałem ci jakieś 2 minuty, z czego 2 minuty mówienia o tym, że nie mam co nagrywać. Fuck. Dosłownie, w sensie jakoś dzisiaj tak zapomniałem całkowicie o tym, że mam... I have shit to do. Yep. W sensie jakby tak to byłem jakby zawsze z kimś, więc nie za bardzo nagrywałem, bo jakoś tak jeszcze się mogę przyczaić, jakby nie to, że się wstydzę przed kimś nagrywać, bo zwykle jak z kimś jestem to już nawet wie, że ja nagrywam. Jest takie, kwestia takiego, że jak rozmawiam ze sobą, to nawet się mój mózg nie umie wtedy patrzeć, co jest ładne i fajnie nagrać. I po prostu wtedy nie ma. A tak to się dzieje teraz cały dzień w domu i nadrabiałem YouTube'a przez to, jaki miałem intensywny tydzień z montowaniem i tak dalej. Po prostu byłem w tyłach z YouTube'em. Pogadać do obiektywu. Nie wiem za bardzo o czym. Znaczy na pewno o tym, że w niedzielę jadę nagrywać ten teledysk. Jutro mam zamiar zmontować vloga na 2. Mam zamiar nagrać podcast, znaczy podcast na pewno nagram, bo już się umówiłem. I mam zamiar nagrać tytuł roboczy, ale to nie wiem jak to się uda, bo to już jest tak... Naprawdę napakowałem sobie na to jutro. No oby się udało. A wiem co mogę powiedzieć, że dzisiaj jakby napisał do mnie kanał Travel 5. Wiecie tam w komentarzu. A wiem, pod filmem Włochy 2019. No już się pewnie po prostu szukali ludzi, którzy nagrywają filmy z wakacji. I napisali, że fajnie zmontowane i tak dalej, spoko muza. Czy nie chciałbym się ewentualnie do nich przyłączyć. Już mniejsza tam napisałem sobie wszystko fajnie. Ale tu chodzi o to, że jak zacząłem ten kanał, mówię tak, czy spoko kanał, tak 30 subskrypcji. Mówię, ludzie sobie nagrywają, bo fajnie, tak?
fajnie jest nagrywać. Więc tak sobie pomyślałem, że patrząc na poziom większości youtuberów, takich dosłownie, no nie wiem, 10, 30, 60, 100, 200, 500, takie dosłownie niewielkie liczby, w większości tacy znajomych, raczej nie ma ludzi, którzy po prostu gdzieś nagle losowo z drugiego końca Polski zobaczyli, wow, ale gości, oglądamy go. Mówię, tacy ludzie zwykle mają dużo gorszą jakość filmów ode mnie. Jakby taka refleksja mnie trafiła, że nie robię takiego shitu, jaki by się wydawał, bo ludziom najłatwiej zawsze jest porównywać do gościa, który ma 4 miliony subskrypcji, ogólnie zarabia z tego tyle, że w pewnym momencie już bym mógł po prostu przestać to robić i mieć to w dupie. No, a właśnie muszę zauważyć to, że mam 60 subskrypcji, tak? No bo później obejrzałem oczywiście vloga Krzysztofa Gonciarza, który wspaniały, tak? Majstersztyk. No, wszystko było piękne, cacy, po glance trzeba tak pogłaskać. Mówię, kwestia tego, że ja do tego dążę, ale też muszę, oczywiście nie mogę sobie odpuścić, że jestem mniejszy, mogę robić beznadziejne rzeczy. Nie, trzeba dążyć do bycia jak najlepszym, ale też nie muszę jakby stwierdzać, że to jest bez sensu dlatego, bo pan Krzysztof Gonciarz jest w stanie to zrobić 50 razy lepiej. No może z tym 50 razy przesadziłem, bo jakby wiem, że dużo odbiegam od pana Krzysztofa, ale nie aż tak dużo. Mimo, że pan Krzysztof ode mnie odbiega bardzo dużo pod względem zasięgów, wyświetleń, pieniędzy, wszystkiego praktycznie. Chociażby to, że jakby to już nie on to montuje, tylko po prostu montażyści. Ja to jakby nie ujmuję panu Krzysztofowi, bo doskonale wiem, że sam byłby to w stanie tak zmontować, bo kiedyś sam montował, tak? Jakoś trzeba było zacząć. I też jak patrzę na filmy, tak nawet nie tyle z początków, bo po 4 latach na przykład nagrywania pana Krzysztofa na YouTubie, myślę, że jakościowo, to nie chodzi o to, że rozwój technologii mam po prostu lepszą jakość, bo teraz lepszy jest tańszy sprzęt, ale tak jakby jakościowo pod względem wyglądu takiego, co można było wtedy zrobić, moje filmy są teraz lepsze niż pan Krzysztof kiedyś robił. Technicznie dużo bardziej poprawne. Naprawdę, ja się bardzo z tego cieszę. Więc też jak kogoś mniejszego oglądacie i wiecie, że on jest, ma po prostu na przykład nagrywa ktoś gameplaye i mikrofon mu trzeszczy, nie piszcie komentarza, jesteś beznadziejny, bo ci mikrofon trzeszczy, nie da się ciebie słuchać. No nie, no bo jakby na dobry mikrofon trzeba sobie zapracować, a on próbuje zapracować na tym, co ma, żeby kiedyś ten dobry mikrofon kupić i tak po prostu ci w ryj. Jak mogłeś go wyzywać, kiedy on robił tak samo dobre treści, tylko po prostu musiał sobie dorobić do tego mikrofonu. Więc taka myśl do was, szanujcie waszych małych youtuberów zanim wyrosną. Bo jakby przekazem podprogowym jest też to, że szanujcie mnie, ale to tak jak mówiłem, przekaz podprogowy, jak ktoś nie zrozumiał, to proszę bardzo, ujawniłem. Cześć! Przepraszam was wszystkich, że ten vlog nie jest jakimś majstersztykiem, ale po prostu spędziłem dużo czasu na montowaniu poprzedniego vloga, przez co na tego czas mi zbyt dużo nie zostało. Ale tamten mi się bardzo podoba, więc jeżeli chcecie, to zapraszam was, macie kartę, możecie kliknąć.